Limanowscy policjanci obchodzili swoje święto. Uroczystości z okazji 104. rocznicy powstania policji odbyły się na płycie Limanowskiego Rynku. W wydarzeniu udział wzięli limanowscy policjanci z podinspektorem Marcinem Sakiem, a także małopolskim komendantem nadinspektorem Michałem Ledzionem. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli samorządów powiatu limanowskiego, a także instytucji publicznych. Panie i panowie policjanci, w tym szczególnym dniu składam wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną i ofiarną służbę. Z oddaniem wypełniacie państwo słowa roty ślubowania, która przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz gości odwiedzających nasz powiat. Słowa podziękowania kieruję na ręce waszych bliskich, dzięki którym wsparciu możliwe jest znoszenie trudów codziennej. Wyróżnienia, a także awanse zawodowe otrzymało 50 funkcjonariuszy limanowskiej komendy. Listy gratulacyjne wręczał małopolski komendant wraz z szefem limanowskich policjantów. Rota ślubowania jasno określa. Będziemy dbać o bezpieczeństwo tego państwa i obywateli z narażeniem życia. Ale proszę państwa, istotą rzeczy jest zrealizować to zadanie, ale bezpiecznie i szczęśliwie wrócić do swoich bliskich. Bo oni są tego warci. Ale dzięki nim macie też świadomość, że dzięki nim to oni są tą energią, to oni dają wam tą energię, która pozwala wam tak efektywnie i tak wspaniale realizować swoje zadania. Mam świadomość, ile was to kosztuje. Oprócz gratulacji i podziękowań za służbę, w swoim przemówieniu nadinspektor Michał Ledzion nawiązał do głośnej medialnej sprawy Joanny z Krakowa i relacji między personelem szpitala, do którego najpierw trafiła pacjentka, a policją. To społeczeństwo jest naszym dobrem. To państwo polskie jest naszym dobrem. To dla państwa polskiego państwo codziennie zakładacie mundur i dla państwa polskiego i tego społeczeństwa wykonujecie swoje zadania. I ja te zadania oceniam bardzo wysoko. I garstka ludzi, która systematycznie chce skalać dobre imię polskiego munduru, nie dokona tego. Bo my jesteśmy siłą i my jesteśmy ludźmi, którzy z godnością i honorem dalej będą realizować swoje zadania. Dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. Rozgrywek politycznych, bo mogę to powiedzieć, panie generale, uwikłał was w sposób bardzo niebezpieczny tą całą sytuację. I ja głęboko wierzę i mam ogromną nadzieję, a wręcz jestem pewna, że państwo poprzez doskonałą pracę, doskonałą służbę, doskonałe wypełnianie swoich obowiązków wpisujecie się w bezpieczeństwo całej naszej polskiej ziemi. Bo to dzięki wam również, my tutaj na terenie powiatu limanowskiego, przy okazji różnych zagrożeń możemy czuć się bezpiecznie. Podobnie jak strażacy zawsze jesteście pierwsi na akcji, i w miejscach, kiedy dzieje się coś niebezpiecznego. Wtedy ludzie zapominają o tym, co się mówi w przestrzeni publicznej i z nadzieją wyglądają munduru po to, żeby przyniósł im pomoc. I nadzieję. Za tą pomoc i nadzieję państwu bardzo serdecznie dziękuję. Miło nam poinformować, że decyzją kapituły Konfederacji Mazowieckiej jako wyraz uznania za działalność na rzecz społeczeństwa i praw człowieka oraz wspieranie i tworzenie inicjatyw w dziedzinie upowszechniania służby w Polsce, pan komendant wojewódzki policji w Krakowie, nadinspektor Michał Ledzion, otrzymał dzisiaj Złoty Krzyż. Okolicznościowe wyróżnienia z rąk kierownictwa policji otrzymali również samorządowcy powiatu limanowskiego. Przyjąć wyrazy uznania, podziękowania w imieniu własnym, w imieniu zarządu, ale również w imieniu mieszkańców powiatu limanowskiego, ale też tych wszystkich, którzy bywają, czy przyjeżdżają, odpoczywają w powiecie limanowskim. Ja jako starosta odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, za bezpieczeństwo, jestem z was dumny. Bardzo dziękuję za każde zaangażowanie, za taki profesjonalizm w podejmowaniu właśnie różnych akcji, w tym służby, zadbanie, krótko mówiąc, o bezpieczeństwo. Podczas wydarzenia najmłodsi mieli możliwość obejrzenia policyjnego sprzętu, a funkcjonariusze prezentowali radiowozy i służbowe motocykle. Policjanci prezentowali również materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa oraz informowali o procesie rekrutacji do służby w policji.